Rolnicy Podlasie to serial dokumentalny, który zadebiutował na antenie telewizji Focus TV w 2019 roku i od tego czasu nieprzerwanie zdobywa sympatię widzów. Produkcja ta zyskała uznanie dzięki barwnym postaciom, których perypetie można było śledzić od samego początku emisji. Niektóre z tych postaci, mimo iż obecne w serialu przez krótszy lub dłuższy czas, już nie pojawiają się w jego kolejnych odcinkach. W niniejszym tekście przybliżamy sylwetki tych, których już nie zobaczymy w Rolnicy Podlasie. Wśród bohaterów serialu, którzy zjednali sobie szczególną sympatię widzów, są Gienek z Plutycz oraz Emilka z Laszek, obecni w produkcji od jej startu. Ich obecność skłania wielu widzów do regularnego, cotygodniowego oglądania nowych odcinków, które emitowane są w każdą niedzielę. Nie brakuje jednak widzów, którzy z nostalgią wspominają postacie, które również zapadły w pamięć, ale z różnych przyczyn zostały wyeliminowane z dalszej narracji serialu. Szczególnie pamiętani są Sylwia i Karol wraz z ich dziećmi z miejscowości Pasynki, położonej niedaleko Bielska Podlaskiego. Rodzina ta mieszka i pracuje na gospodarstwie, które odziedziczyli po rodzicach Karola, hodując różnorodne zwierzęta, takie jak kozy, konie, krowy, króliki oraz drób. W licznych komentarzach widzowie chwalili ich za miłość do zwierząt oraz harmonijne wychowywanie dzieci w zgodzie z naturą, co było często ukazywane w serialu, na przykład poprzez pomoc dzieci w pracach gospodarskich. Sylwia w jednym z wywiadów podkreśliła, że rodzina jest samowystarczalna pod względem żywnościowym, a nadwyżki warzyw rozdaje rodzinie i znajomym, ponieważ nie lubi marnować jedzenia. Pozytywne komentarze zbierał również Dominik ze Śledzianowa, który wraz z matką Haliną zajmował się hodowlą alpak. Sympatycznych zwierząt rzadko hodowanych w Polsce. Chociaż początki były trudne i sąsiedzi początkowo drwili z ich działalności, jak zdradził Dominik w jednym z wywiadów, ostatecznie społeczność zaakceptowała ich hodowlę. Inną znaczącą postacią był Sławek ze Strabli, kolega Gienka Onopiuka. W Strabli mieszkali również Marcin i Wiola, których życie było pełne wyzwań, ale i momentów radości, jak na przykład udana akcja ratowania miejscowej szkoły, do której uczęszczały ich dzieci. Para była znana z poszukiwania domu, gdyż dotychczasowy wynajmowali. Wiola w rozmowie z portalem bielsk.eu wyznała, że marzy o życiu na wsi i prowadzeniu gospodarstwa, bez względu na lokalizację. Serial już nie przedstawia losów braci bliźniaków z gminy Poświętne, z których jeden miał problemy z prawem, będąc skazanym za kradzież siano-kiszonki oraz znęcanie się nad psem, co ostatecznie zadecydowało o ich odejściu z serialu Rolnicy Podlasie. Te i inne historie wplecione w narrację serialu Rolnicy Podlasie pokazują nie tylko codzienne życie na wsi, ale także przemiany społeczne, wyzwania i sukcesy, z którymi muszą mierzyć się jego bohaterowie.